Co tutaj będą strzelać? Nic nie masz oprócz głosu tak uboga. Istniejesz przecież. Tyś głosem, który jest to, co głos Boga. Te piękne słowa ojczyźnie wypowiedział w jednym z swoich wierszy Cyprian Kamil Norwid. W historii każdego państwa i narodu bywają chwile dobre i spokojne, kiedy milczą wojenne działa, gdy żadna obca ręka nie sięga po pola uprawne i domostwa. To choćby w najbiedniejszej ojczyźnie można normalnie, spokojnie i bezpiecznie żyć. Takim pasją, solidarną pracą rąk i siłą czystego, kochającego serca można pokonać każdą zawieruchę, każdy kryzys i każdy katarzys. Od zarania dziejów nasza ojczyzna borykała się bardzo często z najazdami, grabieżami wyniszczającymi jej ludność i gospodarkę. Dzień 11 listopada 1918 roku zakończył jeden z takich okresów historii. Przez ponad wiek, przez 123 lata nie było Polski na mapie Europy. A trzy państwa rozpoczęły zabory: Rosja, Austria i Prusy. Podzieliły Polskę między siebie. Naród nie poddał się jednak. Walczył dzielnie o wolność i polskość w Legionach Dąbrowskiego, które powstały we Włoszech u boku Napoleona Bonaparte. Powstaniu listopadowym, powstaniu krakowskim, wiośnie ludów, powstaniu styczniowym. Tam, gdzie broń nie złamała polskiego serca, tam miała pomóc bezwzględna germanizacja i rusyfikacja. W 1914 roku wybucha I wojna światowa. Pięć wielkich mocarstw europejskich gotowało oręż do walki, a wśród nich zaborcy Polski. Te trzy monarchie, które dotąd solidarnie tłumiły polskie powstania narodowe i tępiły każdą myśl o wolności, stanęły teraz po dwóch stronach barykady. I znowu pojawiła się kolejna, tym razem bardziej realna, szansa uzyskania upragnionej niepodległości. Panie starosto, panie burmistrzu, czcigodni księża, drodzy kombatanci, szanowni mieszkańcy Oławy, 90 lat temu dzień 11 listopada był przełomowym momentem w dziejach Europy, a przede wszystkim w dziejach naszej ojczyzny. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów najjaśniejsza Rzeczpospolita odzyskała niepodległość. W tym historycznym dniu składamy hołd wielkiemu Polakowi i patriocie, marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, który stając na czele polskich sił zbrojnych przystąpił do budowy państwa suwerennego i niepodległego. Świętując niepodległość naszej ojczyzny, nasuwa się pytanie o patriotyzm współczesnego pokolenia Polaków. Jaki on jest, jaki powinien być? Doskonale ujął ten problem nasz wielki rodak, orędownik wolności i pokoju, papież Jan Paweł II w encyklice Pamięć i tożsamość, pisząc: patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste, umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra, albo też dla jego odzyskania. Świadczą o tym liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata. Są one rozsiane po ziemi ojczystej oraz poza jego granicami. Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka jest też obowiązkiem. Szanowni Państwo,
Historia naszej ojczyzny pokazała, że Polacy w chwili zagrożenia wolności, suwerenności zawsze mieli odwagę stanąć z wielkim heroizmem w obronie ojczyzny. Dziś nasza ojczyzna jest niepodległa i suwerenna. Należymy do europejskiej rodziny, ale nigdy nie wolno nam zapomnieć o naszej narodowej tożsamości, tradycji patriotycznej i chrześcijańskiej. Do was, drodzy kombatanci, bohaterowie pól bitewnych na wszystkich frontach świata, kieruję słowa wdzięczności. Dzięki waszemu bohaterstwu i patriotyzmowi możemy dziś świętować prawdziwe święto niepodległości, bez zakłamań i bez historycznego fałszu, bowiem to wy jesteście żywym świadectwem prawdy historycznej. Zaś wy, młodzi przyjaciele, w czasach pokoju wyrażajcie patriotyzm w rzetelnej pracy, nauce, kultywowaniu tradycji i kultury narodowej. Nam, Polakom, trzeba pamiętać o tym, że wolność okupiona krwią naszych ojców i dziadków została nam ofiarowana, ale naszym obowiązkiem jest ją chronić. Niech dzisiejsze Święto Niepodległości stanie się nie tylko dniem zadumy i powagi, ale przede wszystkim radością przepełnioną w sercach wszystkich Polaków. Dziękuję. Poginą. Niechaj krew płynie i łzy niechaj płyną. Niechaj się z ziemi strząsają krawędzie. Jest Bóg nad nami, więc i Polska będzie. Gromy po gromach biją w świat spróchniały. Co złe, jak wąż się rozpadnie w kawały. A każda kropla krwi polskiej wylana, niedługo wiatr się zmieni dla tyrana. Wzywam żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, mordowanych przez NKWD i UB za to, że pozostali wierni niepodległej Rzeczypospolitej. Stańcie do apelu! Wzywam najwierniejszych z wiernych, was z upiornego lasu katyńskiego, krwawego Charkowa i mrocznego Miednoje, którzy staliście się symbolem żołnierskiej obywatelskiej wierności. Stańcie do apelu! Do was wołam, podchorążowie, którzy w noc listopadową poderwaliście naród do walki. Wzywam was, waleczni żołnierze powstania listopadowego z Podstoczka, Grochowa i Ostrołęki, którzy do końca pozostaliście wierni żołnierskiej przysiędze. Wzywam was, nieugięci powstańcy styczniowi, którzy stanęliście się do boju o niepodległość Polski. Waszej krwi przelanej pod Małogoszczą i Łżą nie zapomnimy. Stańcie do apelu! Do salwy honorowej! Trzeba! Ładno! Salwą! Ładno! Ładno! Salwą! Ładno! Ładno! Salwą! Nie. Zabezpiecz! Broń! Thank you.